W ciągu ostatnich kilku tygodni na terenie gminy Kęty odbywały się zebrania wiejskie. W niedzielę 30 marca jedno z nich miało miejsce w zespole szkolno-przedszkolnym w Bulowicach. Spotkanie władz samorządowych wraz z mieszkańcami jest okazją do przedstawienia działalności sołtysa oraz Rady Sołeckiej, czy też do dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia mieszkańców. Co najmniej raz w roku w każdej dzielnicy oraz w każdym sołectwie odbywa się spotkanie, gdzie mieszkańcy przede wszystkim organizowane są przez sołtysa i Radę Sołecką, czy przez przewodniczącego zarządu dzielnicy. Mieszkańcy mogą wysłuchać, co zostało wykonane, w jaki sposób realizowali zadania sołtys i Rada Sołecka. Natomiast później na każdym zebraniu najważniejszym elementem jest dyskusja. Mieszkańcy zgłaszają wnioski. Wszystkie problemy, które nie są rozwiązywane na takich spotkaniach, głęboki jest sens, aby one zostały upublicznione. Każde takie zebranie kończy się spisaniem protokołu, uchwała to wnioski, które dla mnie są wskaźnikiem, co należy realizować w tym roku bądź w roku przyszłym. Na początku zebrania sołtys Janusz Kruczała przedstawił zgromadzonym mieszkańcom prezentację, na której wyszczególnione były najważniejsze inwestycje, jakie udało się wykonać w ubiegłym roku. Po kilku pytaniach odnośnie przedstawionego sprawozdania, mieszkańcy Bulowic poprzez głosowanie skwitowali sołtysa za 2013 rok. Następnie odbyła się dyskusja, w trakcie której bulowiczanie mogli zgłosić swoje uwagi i propozycje dotyczące sołectwa.